poznaniu.pl. Poznań w minutę. Rozpoczęła się rozbiórka spalonej kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Większość prac jest wykonywana ręcznie. Ich koszt jest szacowany na ponad 1 000 000 zł. Kamienica na poznańskich Jeżycach spłonęła w nocy z 24 na 25 sierpnia. Do tragicznego odkrycia doszło w Bendlewie pod Poznaniem. W domu jednorodzinnym znaleziono ciała mężczyzny i kobiety, które były w stanie rozkładu. Najprawdopodobniej doszło tam do rozszerzonego samobójstwa. Po raz kolejny jury wybierze najlepiej zaprojektowane budynki w Poznaniu. Będą to realizacje, które powstały w 2023 roku. Zgłoszenia do nagrody imienia Jana Baptysty Quadro można przesyłać do 3 października. Ali Golizadek znalazł się w kadrze reprezentacji Iranu na mecze eliminacji Mistrzostw Świata. Jego drużyna zmierzy się z Kirgistanem oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.